Witam, zapraszam na prezentację najnowszych i najtańszych systemowych kół od DT, czyli X1900. Podobnie do modeli 1700 lub 1501 możemy kupić te koła w różnych wariantach dopasowanych do stylu jazdy. X-y posiadają obręcz o szerokości wewnętrznej 25 mm, proste szprychy DT Champion i to co najważniejsze, czyli piastę 370, ale nie jak to było kiedyś z bębenkiem na trzech zapadkach, tylko na raczecie. Tak! W końcu DT zaczęło wypuszczać wszystkie swoje koła z piastami wyposażonymi w słynny system ratchet. W 1900-kach znajdziemy jego najprostszą odmianę LN, która różni się od pozostałych uszczelnieniem, ale dalej jest to ten sam prosty, trwały i niezawodny system, który znajdziemy w 350-kach, 240-kach czy 180-kach. 370-ki w standardzie wychodzą z podstawowym 18-ząbkowym ratchetem, który możemy zmodyfikować zakładając pierścienie 36, 54, a nawet chińskie 60-ząbkowe. Ta drobna i widoczna z zewnątrz zmiana znacząco podnosi wartość kół, sprawia, że są podatne na ulepszenia, prostsze w serwisie i lżejsze. Wersja na 2022 rok waży 1890 gram. DT oferowało wcześniej zestaw umożliwiający konwersję piasty z systemu trzyzapadkowego na ratchet LN, ale był on dość drogi, a jego instalacja wymagała specjalnych narzędzi. Koła możemy kupić za około 1800 zł, ale dzięki temu, że są coraz częściej montowane w gotowych rowerach, jeśli tylko dobrze się poszuka, można znaleźć je dużo taniej na portalach aukcyjnych i wtedy naprawdę warto się nad nimi zastanowić. Dodatkowo, kupując koła od DT, nie musimy się martwić o ich trwałość czy jakość złożenia, gdyż te niezmiennie w tej firmie są na bardzo wysokim poziomie. Dzięki za obejrzenie, jeśli macie jakieś pytania, piszcie śmiało w komentarzach, a jeśli filmik Wam się podobał, zapraszam do zostawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!